Warszawa, marzec 1898 rok. Ciemne, ciężkie chmury zawisły nisko nad dachami kamienic pokrytymi patyną. Monotonny stukot końskich kopyt mieszał się z deszczem bębniącym o szyby i blaszane parapety. W witrynie luksusowego magazynu tkanin, znajdującego się na parterze okazałej kamienicy numer 55, niewyraźnie odbijały się smętne sylwetki przechodniów chowających się za kołnierzami swych płaszczy. Zdążali w sobie tylko znanych kierunkach, nieświadomi obecności mężczyzny, który obserwował ich przez okno swojego przytulnego, ciepłego gabinetu na drugim piętrze.